19 listopada 2013 roku o godzinie 2 w nocy tomaszowscy policjanci najechali na ulicę Słowackiego na dwóch młodych mężczyzn noszących kartony, ponieważ 19 i 28-latek nie byli w stanie wytłumaczyć pochodzenia przedmiotów, które się w nich znajdowały, to jest elektronarzędzi oraz spożywczych produktów, policjanci zaprosili panów na komendę. Na miejscu dokonano przeszukania osoby i przy jednym z mężczyzn w jego odzieży ujawniono srebrny łańcuszek. Jak się okazało, w czynnościach policyjnych łańcuszek pochodził z dokonanego w dniu 18 listopada 2013 roku rozboju. Rozbój miał miejsce na ulicy Podleśnej. W wyniku rozboju 37-letni mieszkaniec naszego miasta został pobity i okradziony. Skradziono mu portfel z zawartością dokumentów oraz pieniędzy i srebrną bransoletkę i srebrny łańcuszek. Owy łańcuszek właśnie został odnaleziony przy jednym z zatrzymanych. Dodatkowo przy mężczyznach ujawniono radioodtwarzacz samochodowy oraz twardy dysk. Policjanci w wyniku czynności ustalili, że te przedmioty zostały skradzione dnia 18 z Peugeota zaparkowanego na ulicy Słowackiego. Dotarli do właściciela owego pojazdu, który w tym czasie przebywał w szpitalu i nie wiedział, że jego pojazd został okradziony. Rozpoznał swoje przedmioty. Policjantom nadal nie dała spokoju myśl, do kogo należą znalezione elektronarzędzia. Pomyśleli, że w miejscu, gdzie napotkano młodych mężczyzn, mogło dojść do przestępstwa. Po penetracji przyległych bloków okazało się, że zostały okradzione komórki jednego z bloków przy ulicy Słowackiego. Tam właśnie zostały skradzione elektronarzędzia, których właściciel rozpoznał je i wycenił na kwotę nie mniejszą niż 100 zł. Mężczyznom przedstawiono zarzut kradzieży oraz kradzieży z włamaniem, a młodszemu z nich, 19-latkowi, także zarzut rozboju. Prokurator zastosował wobec mężczyzn dozór policyjny. 20 listopada 2013 roku około godziny 15 dyżurny tomaszowskiej komendy został poinformowany przez kierowcę tira, że jadąc trasą S8 doszło do nieszczęśliwego zdarzenia. Jak opisał prowadzący ciężarówkę, jadąc trasą S8 w kierunku Warszawy na wysokości tzw. kładki w miejscowości Lechów, zauważył na niej przebywających dwóch młodych chłopców machających do przejeżdżających pojazdów. Gdy przejechał pod kładką, okazało się, że w jego szybę uderzył nieokreślony przedmiot i spowodował jej pęknięcie. Mężczyzna zatrzymał się, w tym momencie chłopcy uciekli. Powiadomił o tym fakcie policję. Ponieważ przedstawił świetny rysopis młodych mężczyzn, a policjanci, w tym wypadku z Komisariatu Policji w Czerniewicach, posiadają dobre rozpoznanie posesyjno-osobowe, dotarli do 13- i 15-latka mieszkańców gminy Czerniewice. Chłopcy przyznali, że rzucali monetami w przejeżdżające pojazdy, nie mając świadomości, jakie niebezpieczeństwo stwarzają. Za ten czyn odpowiedzą przed sądem rodzinnym. 23 listopada 2013 roku do komendy policji zatelefonowała kobieta, pragnąc poinformować, że na trasie kolejowej w miejscowości Cygan zostały skradzione podkłady kolejowe. Jak określiła, skradziono około 40 sztuk podkładów. Policjanci natychmiast podjęli czynności, w wyniku których na posesji w Tomaszowie u 60-latka napotkali pocięte już gotowe do dalszego przetworzenia owe podkłady kolejowe. Mężczyzna przyznał się do kradzieży. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa w Tomaszowie.